Zadanie 21. W figurze poniżej n jest liczbą całkowitą. Jaką najmniejszą wartość może przyjąć n? Dobrze. Obydwa te boki mają wartość n. To jest bardzo dobre zadanie, w którym możemy poćwiczyć naszą wiedzę intuicyjną, ponieważ pojawia się ono na wielu sprawdzianach. Zastanówmy się więc, jak mała może być ta wartość. A więc im niżej jest ten wierzchołek, tym n przyjmuje mniejszą wartość. Natomiast gdybyśmy przesunęli ten wierzchołek mocno do góry, wtedy n miałoby bardzo dużą wartość. Zatem przykładowo, gdybyśmy zmniejszyli ten trójkąt w ten sposób, to wyraźnie widać, że ta długość jest mniejsza od tej. Chcemy wciąż obniżać ten wierzchołek, aby uzyskać możliwie najmniejsze n. Ale co się stanie, jeżeli obniżymy go do samego końca, jeśli spłaszczymy ten trójkąt? Gdybyśmy zupełnie go spłaszczyli, Wtedy to byłby wierzchołek, a to i to byłoby n. Mam nadzieję, że potraficie to sobie wyobrazić. Spłaszczyłem ten trójkąt, a więc te dwa boki leżą w podstawie. Zatem ten wierzchołek, zaznaczę go na fioletowo, jest teraz tutaj. To jest najmniejsze n, jakie możemy uzyskać. Ktoś mógłby zapytać, czy to w ogóle jest jeszcze trójkąt. To tak naprawdę jest odcinek, bo tak bardzo go spłaszczyłem. Ale nawet w takim przypadku to właśnie tu n będzie najmniejsze i wyniesie 7,5. Każde n będzie stanowiło połowę tego 15. Czyli jest to granica, do której możemy zmniejszyć n. n nie może być mniejsze niż 7,5. W zadaniu mówią nam, że n jest liczbą całkowitą, a więc n musi być większe niż 7,5, aby ta figura w dalszym ciągu była trójkątem. Czyli jeżeli n jest liczbą całkowitą, to będzie równe 8. Odpowiedź c. Ogólnie bardzo dobrze jest mieć taką wiedzę intuicyjną, że trzeci bok trójkąta nie może być większy niż dwa pozostałe boki razem wzięte. Jeśli ten bok jest większy, to macie do czynienia z czymś innym, ale na pewno nie trójkątem. A jeśli ten trzeci bok jest równy pozostałym bokom, wtedy macie do czynienia z odcinkiem, ponieważ musielibyście spłaszczyć cały trójkąt, aby obliczyć ten bok. W każdym bądź razie podoba mi się to zadanie. Kolejne zadanie. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że będziemy musieli zrobić dokładnie to samo: zastosować ten sam typ wiedzy intuicyjnej. W ostatnim filmie ponarzekałem sobie o tym, jak to na sprawdzianach brakuje zadań, które można rozwiązywać intuicyjnie, ale teraz muszę cofnąć to, co powiedziałem, bo wygląda na to, że tutaj testują właśnie taką wiedzę. Która z poniższych trójek liczb mogłaby stanowić długości boków trójkąta? 2, 2 i 5. Więc to jest znowu to samo. Jaki mogę stworzyć trójkąt, kiedy dwa boki wzięte razem są krótsze od trzeciego boku? Gdybym miał jeden bok o długości 2 i drugi bok o długości 2, to nie ma możliwości, żeby ten trzeci bok miał długość 5. Nawet gdybym zupełnie spłaszczył taki trójkąt, to trzeci bok może mieć maksymalnie długość 4, zatem to nie może być trójkąt. To samo będzie tutaj: 3, 3, 5. Nie ma powodu, dla którego to nie mógłby być trójkąt. 3 i 3, ok. 3 i 3 to 6, więc nawet gdybym go bardzo spłaszczył, to ten bok może mieć długość 6. Oczywiście mogę je ścisnąć w ten sposób. 3 i 3, i wtedy ten trzeci bok może być bardzo mały i mieścić się w przedziale od 0 do 6, więc także może mieć długość 5. W takim razie to będzie prawidłowa odpowiedź: 4, 4 i 8. Ten sam problem. Musiałbym bardzo ścisnąć ten trójkąt. Jeżeli to są te dwa boki, 4 i 4, to ten trzeci bok w dalszym ciągu będzie mniejszy niż 8. Ten bok mógłby mieć 8, ale tylko wtedy, kiedy opuściłbym ten wierzchołek do samego dołu i zrobiłbym z tego odcinek. Po raz kolejny, żaden z boków trójkąta nie może być większy niż w sumie dwa pozostałe boki. W zasadzie nie może też być równy tym dwóm zsumowanym pozostałym bokom, bo wówczas jest to już odcinek. Zatem w tym zadaniu faktycznie sprawdzają ten sam rodzaj wiedzy intuicyjnej. Prawidłowa odpowiedź to B. 23. Kopiuję i wklejam. Dobrze. Staram się nie mówić, kiedy kopiuję i wklejam, bo wydaje mi się, że to spowalnia mój komputer. Na poniższym wykresie proste równoległe L i M są przecięte prostą poprzeczną T, czyli mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem prostych równoległych i prostej poprzecznej. Proste są równoległe, dlatego narysowałem te strzałki. Które twierdzenie na temat kątów 1 i 2 musi być prawdziwe? A więc, jeśli chcemy poszukać odpowiadających sobie kątów, to kąt numer 1 odpowiada dokładnie temu kątowi pomiędzy tą prostą poprzeczną i drugą prostą. I będą przystające. Te dwa kąty będą przystające. Czyli możemy zapisać, że to jest równe mierze kąta 1, zgodnie z ich terminologią. Zatem to jest równe mierze kąta numer 1, a to jest oczywiście kąt numer 2. Od razu widać, że te kąty są przyległe, ponieważ kiedy je sumujesz, otrzymasz 180 stopni. Razem te kąty tworzą linię prostą. Zatem wiesz, że kąt 1, jeśli ten kąt i ten kąt są przyległe, a ten kąt jest przystający do kąta 1, to kąt 1 i 2 też muszą być przyległe. Zobaczmy, co tu mamy. Kąt 1 zdecydowanie nie jest przystający do kąta 2. Jest przystający do tego kąta tutaj. Kąt 1 jest dopełnieniem kąta 2. Dopełnienie oznacza, że kąty sumują się do 90, a tutaj mamy do czynienia z kątami przyległymi, więc to nie jest to. To się zgadza. Kąty 1 i 2 to kąty przyległe. I mamy. Nic tutaj nie świadczy o tym, że to są kąty proste. To jakaś głupota. W porządku, kolejne zadanie. Skopiuję je. I wkleję. Dobrze. Wklejam i możemy już działać. Jakie wartości wybiorę jakiś kolor? Jakie wartości boków musi przyjąć czworokąt MNOP, aby stać się równoległobokiem? Żeby ta figura mogła być równoległobokiem, przeciwległe boki muszą być sobie równe. Spróbujcie sobie poeksperymentować i narysować równoległobok, w którym przeciwległe boki są równoległe, ale nie mają równej długości. Jeśli narysujecie boki o różnej długości, wtedy pozostałe boki już nie będą równoległe. Możecie się tak pobawić, jeśli macie ochotę. Jeśli przeciwległe boki są równe, to znaczy, że 4a plus b równa się 21, 4a plus b równa się 21, ponieważ to są przeciwległe boki, które powinny być sobie równe. Na tej samej zasadzie 3a minus 2b powinno się równać 13, ponieważ to też są przeciwległe boki. Zatem 3a minus 2b równa się 13. Teraz mamy dwa równania liniowe z dwoma niewiadomymi, czyli w rzeczywistości jest to dwa w jednym zadanie z geometrii i algebry. Zobaczmy, jeżeli chcemy, musimy to rozwiązać dla dwóch. Zobaczmy, czy możemy zredukować to b. Pomnóżmy to górne równanie stronami przez 2 razy 2. Robię to, żeby zredukować b. A więc mamy 8a plus 2b równa się 42. Równa się 42. Zrobiłem to po to, żeby teraz 2b i minus 2b mogły się zredukować. Dodajmy teraz do siebie te dwa równania. Po lewej stronie mamy 3a plus 8a. Równa się 11a. B się redukują, bo minus 2b plus 2b równa się 0. Równa się 42 plus 13, czyli 55. Dzielimy obie strony przez 11 i otrzymujemy a równa się 5. Jeżeli a równa się 5, to ile wynosi b? Podstawmy teraz z powrotem a do pierwszego równania. Zatem 4 razy 5 plus b równa się 21. 20 plus B równa się 21. Odejmujemy 20 od obu stron. B równa się 1. Zatem A równa się 5, B równa się 1, czyli odpowiedź B. Zadanie 25. Zadanie 25. Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Jeżeli sąsiednie kąty są przystające, to które z poniższych twierdzeń musi być prawdziwe? Dobrze, narysuję równoległobok taki prościutki. W równoległoboku przeciwległe boki są równoległe. To jest równoległe do tego, a to jest równoległe do tego. Ale dają nam tu jeszcze jedno stwierdzenie. Mówią, jeżeli sąsiednie kąty są przystające. Jeżeli sąsiednie kąty są przystające. A więc mówią, że to jest przystające do tego. Mówią, że jeżeli sąsiednie kąty są przystające, więc nie wiem, czy chodzi o to, że tylko jeden z nich, czy wszystkie, ale w zasadzie to to samo. Ten kąt jest przystający do tego kąta. Tutaj musi się wydarzyć coś interesującego. Obydwa muszą mieć 90 stopni. Zastanówmy się nad tym. Narysuję tutaj dolną część tego równoległoboku. Dolną część tego równoległoboku. Narysowałem. Jeśli powiecie, że ta prosta tutaj jest prostą poprzeczną, czyli to jest nasza poprzeczna. To jest równoległobok, a więc wiemy, że ta prosta jest równoległa do tej, a więc ta prosta jest równoległa do tej prostej. A więc mamy prostą poprzeczną pomiędzy dwoma prostymi równoległymi. Ten kąt jest przystający do tego. To są kąty odpowiadające. A ten kąt jest przyległy do tego kąta, tak? Muszą się sumować do 180. Zatem ten kąt, ten czerwony kąt i ten brązowy kąt muszą być przyległe. Kąt 1 i kąt 2 muszą sumować się do 180. Miara kąta 1 plus miara kąta 2 musi być równa 180. Ale mówią nam coś więcej. Mówią nam, że te kąty są przystające. To są sąsiednie kąty. Kąt 1 i kąt 2 są sąsiednie. Zatem jeśli oba są przystające, jeżeli ich miary są sobie równe, to obydwa muszą mieć po 90 stopni. Czyli jeśli sąsiednie kąty w równoległoboku są przystające, to te kąty mają 90 stopni, i te też będą miały 90 stopni dokładnie z tego samego powodu. Zatem teraz mam do czynienia już nie tylko z równoległobokiem. Nie chciałem narysować go z wypełnieniem, wygląda tandetnie. To prostokąt. Mówią, że równoległobok ABCD jest kwadratem. Mógłby być kwadratem, ale musieliby nam powiedzieć, że wszystkie boki są równe. Więc to nie jest A. ABCD jest rąbem. Nie, w rąbie wszystkie boki muszą być sobie równe, a tego nam nie powiedzieli. ABCD jest prostokątem. Jasne. Wiemy teraz, że wszystkie jego kąty mają 90 stopni. Zatem jest to odpowiedź C. Do zobaczenia w kolejnym filmie.